Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Ja Pana podziwiam naprawdę za tą ogromną dozę spokoju. No, chciałoby się, żeby każdy chirurg tak spokojnie reagował na tak trudną sytuację. Bo obraz, jaki się nam rysuje w tej chwili w dobie koronawirusa, jest obrazem no, raczej chaosu, przerażenia pacjentów. Ja będę mówiła od strony pacjenta. Dla mnie przez moje 45 lat pracy zawsze najważniejszy był chory. I otóż co mówią chorzy i co czują i z czym się stykają. Nie wszędzie. Tak jak tu mówiła moja poprzedniczka, zarówno w POZ-ach, jak i specjalistyce, jak i szpitalach jest wiele miejsc, gdzie wszystko funkcjonuje dobrze. Ale w ogólnej masie, w przeciętnych miejscach, to jest po prostu czysta tragedia. I może zacznę od początku. Alivia wykonała takie badania, które dotyczyły tylko i wyłącznie chorych onkologicznych. 36% tych chorych potwierdziło odroczenie lub przesuwanie leczenia. 29% nie mogło skorzystać z testów SARS-CoV-2 przy objawach. 11% chorych stwierdziło, że... Przepraszam, 11% chorych i 37% personelu chodziło bez maseczek. To wykazały te badania w jednostkach medycznych, gdzie powinni te maseczki mieć. 30% chorych stwierdziło tłok na korytarzach. 36 ośrodków onkologii lub całkowicie lub częściowo okresowo się zamknęło. No i straszna rzecz, ale wiecie Państwo, że to było. Był nakaz milczenia dla personelu medycznego o tym, jak jest źle w poszczególnych jednostkach. Generalnie chorzy nie czują się bezpiecznie. I prawdę powiedziawszy, nie tylko nie czują się bezpiecznie, nie mam tu na myśli chorych na COVID, tylko wszyscy chorzy, szczególnie chorzy przewlekli, którzy czują się odepchnięci przez system, niezaopiekowani i boją się pójść przy akcji, która miała miejsce medialnej, zarówno przez państwa prezentowanej, jak i też pewnie przez nas częściowo, czyli przez ochronę zdrowotną, bali się pójść i zakazić. Panie ministrze, chyba w tej chwili pora jest, żeby to odwrócić. Czyli powinna być akcja dla osób przewlekle chorych, bo oni zaczną tracić życie i nie tylko chorzy onkologiczni. Chorzy przewlekle, chorzy ze wszystkich dziedzin życie mogą stracić. I wreszcie kolejny problem, taki bardzo poważny, to jest brak testów. Bez testów nie ma możliwości, żeby była prawidłowa diagnoza. I tu koleżanka świetnie powiedziała, że pójdą pieniądze w błoto, bo ludzie teraz już będą domagali się testów, jak tylko im przyjdzie do głowy. No, może mam koronawirusa, zadzwonię sobie, aczkolwiek się nie dodzwonią, ponieważ to, co większość chorych zgłasza i z czym do biura się zgłaszają mojego również, to jest to, że tych testów nie ma. No i wreszcie ta pierwsza linia. Panie ministrze, nie wiem, co państwo wymyślą. Wiem, to jest ciężka sytuacja, ale coś trzeba zrobić. No nie może być tak, że lekarze pierwszego kontaktu nie oglądają chorych, że te drzwi są zamknięte. We Wrocławiu ja sama na własne oczy widziałam, no nie powiem gdzie, kolejkę stojących starszych osób po to, żeby się zapisać do tego, żeby lekarz oddzwonił do niego. No przecież to już jest po prostu czysta paranoja. A powiem, co do mnie napisano, zresztą nie tylko do mnie, że w przypadku, gdy będzie się wam palił dom, do lekarzy, drodzy lekarze, taki był tytuł, w przypadku, gdy będzie się wam palił dom lub prywatny gabinet, strażacy udzielą teleporady, jak macie poradzić sobie z pożarem. I tak jak już mówiłam przy pytaniach, te teleporady to jest demolowanie służby zdrowia. One były potrzebne, my sami, bo teraz może na koniec, ja nie jestem osobą, która lubi cały czas marudzić i mówić, że wszystko jest źle. To powiem coś bardziej może pozytywnego. My w onkologii dziecięcej nie naraziliśmy na utratę życia, zdrowia, opóźnienie żadnego dziecka. Dlaczego? Bo strategia, jaką przyjęliśmy sami w całej Polsce, we wszystkich ośrodkach onkohematologii, była następująca. Teleporady dla pacjentów, którzy są w remisji i którzy już są bezpieczni w sensie takim, że w momencie aktualnym nie ma tego nowotworu. Natomiast na bieżąco przyjmowaliśmy, nawet w momencie, kiedy Hania złapała koronawirusa i stworzyliśmy pododdział koronawirusa u siebie w Przylądku Nadziei, na bieżąco
wczesne leczenie nowotworu, bo nowotwór by zabił. Natomiast w momencie, kiedy państwo znieśli lockdown, musieliśmy otworzyć podwójną ilość poradni, czyli nie jeden lekarz przyjmował, tak, ażeby oglądnąć te dzieci, którym udzieliliśmy porad, bo to nie jest to samo, no naprawdę nie jest to samo. Ja sobie nie wyobrażam wystawiania w poważnej jakiejś sytuacji, jak się dziecku coś działo, również temu, które już było w dobrej sytuacji, to jednak wołaliśmy je, żeby je oglądnąć, bo to strach jest wypisywać jakąś receptę, jak się pacjenta nie obejrzy. I jeszcze jedna taka pozytywna rzecz. Jak państwo wiedzą, jest Światowy Miesiąc Świadomości Chorób Nowotworowych w tej chwili, tak zwana Złota Wstążka. I Przylądek Nadziei, Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową w skali ogólnopolskiej w tej chwili prowadzi taką akcję. Wszystkie dzieci w Polsce będą miały dzięki tej akcji, która polega również na zbieraniu pieniędzy, to mogłabym dużo mówić, bo to są i biegi, i różne imprezy, gdzie zdobędziemy pieniądze, a wszystkie dzieci w Polsce będą miały za darmo założone browiaki i zostaną nauczeni rodzice, jak tymi browiakami się opiekować. Panie ministrze, ja wierzę, że coś państwo wymyślicie, to nie jest proste, ale trzeba to, no niestety jak się rządzi, to trzeba rządzić mocną i sprawiedliwą ręką i musi to być tak, żeby to się nie odbiło na chorych i żeby żaden chory w Polsce nie stracił życia z powodu innej choroby w dobie koronawirusa i oczywiście na koronawirusa również trzeba każdego ratować, to wiadomo. Tylko trzeba wyważyć w tej chwili tą proporcję, bo za chwilę rzesza chorych będzie umierała z powodu chorób przewlekłych. Dziękuję bardzo za uwagę.